W dobie pędzących w górę cen coraz trudniej jest znaleźć kolumny, które z jednej strony nie wywrócą naszego portfela na drugą stronę, z drugiej zaś zapewnią świetnej jakości brzmienie, które będzie dawać satysfakcję podczas odsłuchu. I tu wchodzą one całe na... biało. Tak, od teraz nasz bestseller. Kolumny Indiana Line Tessie 661 dostępne są też w kolorze białym. Myślę, że nowe wykończenie tych głośników to świetna okazja, aby polecić Wam trzy zestawy stereo z nimi w roli głównej. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie zestawienie włoskich kolumn Tessie 661 z w zasadzie kanadyjskim ladem C368. Wzmacniacz ten jest urządzeniem modułowym, który tuż po wypakowaniu z pudełka służy jako wzmacniacz stereo z opcją transferu audio przez Bluetooth. Ale jeśli poczujecie potrzebę posiadania streamingu, którą chcecie zamknąć wewnątrz obudowy C368, jest możliwość dokupienia specjalnej karty MDC. To samo tyczy się modułów HDMI czy też modułu USB obsługującego pliki DSD. Karty rozszerzeń to bardzo ważna funkcja, dlatego też powtarzam ją jak mantrę. Ważna jest też moc, dla wielu z Was może nawet najważniejsza. A zatem nadwyposażył C368 w końcówki mocy generujące 80 W na kanał, niezależnie od oporności. Tę wartość można znacząco podnieść, dokupując końcówkę mocy C268 i przełączając całość w tryb pracy Bridge Mode. Wówczas moc może sięgać nawet 300 W na kanał, co myślę, że spokojnie wystarczy, nawet gdy kupicie za jakiś czas bardzo wymagające głośniki. W przypadku kolumn Indiana Line Tessie 661 nad C368 już w pojedynkę działa bardzo efektywnie. Zestaw ten odznacza się przede wszystkim miękkim i bardzo melodyjnym brzmieniem. Tony niskie dosłownie płyną z kolumn, rozchodząc się po całym pomieszczeniu dzięki otworom Bass Reflex umiejscowionym pod spodem obudowy. Stąd też fabryczne nóżki przykręcone do kolumn. Bardzo przyjemnie wybrzmiewają też tony średnie i wysokie, które raczej stronią od ostrości na rzecz zaokrąglenia dźwięku. Całość jest zatem melodyjna, zaskakująco rozdzielcza, a przy tym przyjemna podczas dłuższej sesji odsłuchowej. Jeśli jednak szukacie bardziej konturowego, jasnego i dynamicznego brzmienia, sprawdźcie z głośnikami Indiany Rotella S14. Wzmacniacz ten jest swego rodzaju pomostem między epokami, a to dlatego, że z jednej strony bazuje na coraz rzadziej spotykanych końcówkach mocy klasy AB, z drugiej jednak strony otrzymał wsparcie dla nowoczesnej formy słuchania muzyki, bezprzewodowego streamingu. Generowana moc to 150 W na kanał przy impedancji 4 ohmów. Warto też pamiętać o różnorodnych złączach sygnałowych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. I zanim padnie komentarz, co to za dziwny pomysł zestawienie tak drogiego wzmacniacza z tanimi kolumnami, odpowiadam. Tańsze kolumny z reguły są łatwiejsze w wysterowaniu i pozwalają po pierwsze na usłyszenie pełni możliwości elektroniki, po drugie zaś wyższa moc pozwoli zyskać więcej detali na skrajach pasma przy cichym odsłuchu. A wracając jeszcze do tematu funkcji sieciowych i streamingu bezprzewodowego muzyki. Te rozwiązano w dość prosty, ale bardzo skuteczny sposób, a mianowicie Rotel S14 otrzymał wsparcie dla protokołów Google Cast, Apple AirPlay 2 oraz dodatkowo Bluetooth wspierającego kodeki aptX HD oraz AAC. Dzięki takiemu zestawowi możemy słuchać muzyki z praktycznie dowolnego serwisu muzycznego. Z kolei łączność z domową siecią może odbywać się za pomocą standardowego przewodu sieciowego lub bezprzewodowo przez Wi-Fi. Obsługiwane pasma to 2,4 oraz 5 GHz, co o dziwo nadal nie jest zbyt często spotykane. Jak już mówiłem wcześniej, streaming jest prosty i niesamowicie skuteczny. Brzmienie zestawu złożonego z Rotella S14 oraz kolumny Tessie 661 marki Indiana Line oferuje znacznie więcej dynamiki, ale i neutralności. Wzmacniacz, jak już mówiłem wcześniej w dedykowanym modelowi filmie, nie próbuje ratować kiepsko nagranych utworów. A takich jest naprawdę sporo i czasem ciężko znaleźć lepszą wersję, więc cóż, trzeba słuchać tego, co jest. Tessie 661 powoduje, że dość sztywno trzymający się neutralności Rotel jest bardziej przyjazny i łagodny. Bas jest ogólnie dość punktowy, choć nieco wygładzony. Podobna sprawa ma się z tonami średnimi i wokalem. To bardzo jasno i konkretnie, aczkolwiek nadal naturalnie grający zestaw. I na koniec zostawiłem coś dla fanów klasycznych rozwiązań. Mówiąc klasycznych, mam na myśli tradycyjny wzmacniacz stereo Yamaha AS701.
pozbawiony nowoczesnych, bezprzewodowych bajerów, wyposażony za to w autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Technologiczna koncepcja Yamahy, znana jako Topart, wykorzystuje symetryczną konstrukcję wejścia do wyjścia. Lewy i prawy kanał wzmacniacza to prosty, symetryczny układ generujący maksymalną moc 160 W na kanał. AS701 to, jak już wiemy, tradycyjny wzmacniacz stereofoniczny o przemyślanej budowie i sporej mocy. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że Yamaha posiada filtr loudness oraz tryb Pure Direct. Loudness, nie wdając się specjalnie w szczegóły techniczne, ogranicza głośność wzmacniacza, ale nie kosztem jego mocy. Dzięki temu skraje pasma są pełniejsze, co szczególnie docenicie podczas cichego, wieczornego lub nocnego odsłuchu. Tryb Pure Direct zaś odcina całkowicie sekcję korekcji brzmienia, skracając jednocześnie drogę, którą musi pokonać sygnał od wejścia po końcówki mocy. A jak wiadomo, im krótsza droga dla sygnału, tym lepiej dla jakości. Jakości AS701 na pewno nie można odmówić także w kontekście brzmienia, a w zestawieniu z kolumnami Indiana Line Tessie 661 tę jakość słychać nad wyraz dobrze. Yamaha przeszła bardzo długą drogę, starając się zbliżyć do brzmienia, które można nazwać neutralnym. Jednak moim zdaniem AS701 ma w sobie sporo ognia, podkreślając dynamikę może nawet bardziej niż Rotel. Nie nazwałbym tego brzmienia grzecznym, a raczej bardzo charakternym, choć nadal poukładanym w przestrzeni. Instrumenty są pozycjonowane bardzo dobrze, a wokal jest pełen szczegółów. W tym przypadku to kolumny są takim jakby czynnikiem łagodzącym, nie pozwalając na przesadną ostrość. A oto czasami jest bardzo łatwo, wystarczy dość specyficznie nagrana piosenka. Na przykładzie tego filmu chciałem Wam pokazać, że brzmienie kolumn Indiana Line Tessie 661 nie jest zero-jedynkowe i jednoznacznie ciepłe. Można wpłynąć na jego charakter za pomocą odpowiednio dobranej elektroniki. Szukając więc czegoś łagodnego, ale nadal ekspresyjnego, weź pod uwagę Nada C368. Większa dynamika i neutralność to cecha charakterystyczna Rotala S14, a swego rodzaju pełen ogień można osiągnąć z Yamahą AS701. Serdecznie zapraszam Was na odsłuch porównawczy, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości przedzakupowe. Listę salonów, w których możecie dokonać odsłuchu omawianych zestawów lub innych produktów z naszej oferty, znajdziecie na stronie tophifi.pl. Klikając w interesujący Was salon, wyświetlą się jego dane kontaktowe, niezbędne jeśli chcecie umówić się na konkretny dzień i godzinę. Jeśli jednak już wiecie, jaki sprzęt chcecie kupić, możecie złożyć zamówienie w sklepie internetowym pod tym samym adresem. Wymożony sprzęt z dostawą pod drzwi. A wolny czas można spędzić czytając dziesiątki branżowych artykułów, newsów i ciekawostek w naszej strefie wiedzy. Zapraszamy! A na mnie już pora, lecę pracować nad kolejnymi produkcjami, które wkrótce pojawią się na tym kanale. Tak więc na ten moment nie pozostaje mi już do powiedzenia nic innego, jak tylko tak po prostu do zobaczenia.